Czy po ewentualnym wybuchu jądrowym przemieszczanie się wymaga specjalnego ubioru i maseczki? Tak, chociaż to też zależy. To znaczy, skutki wybuchu bomby atomowej są różne, w sensie jest ich kilka. Po pierwsze, mamy do czynienia z takim promieniowaniem, które powstaje w momencie wybuchu bomby, nie? To promieniowanie po prostu powstaje, kiedy wybucha bomba i jest ono przez chwilę. I to jest na przykład promieniowanie cieplne, jest światło i jest również promieniowanie jonizujące w tym momencie wybuchu, nie? I jeśli będziesz w momencie wybuchu na świeżym powietrzu i nie będziesz chroniony przez jakieś ściany budynków, to to promieniowanie prawdopodobnie zrobi ci krzywdę bez względu na to, w jakiej odzieży i z iloma maseczkami na twarzy będziesz. To jest pierwsza rzecz. Taki efekt natychmiastowy. Druga kwestia jest taka, że bomba atomowa powoduje powstanie opadu radioaktywnego, czyli radioaktywne cząstki, te, które powstają, radioaktywne cząsteczki, radioaktywne pierwiastki, które powstają po wybuchu bomby, osiadają czy mieszają się z porwanymi z gruntu, odparowanymi początkowo, a potem skroplonymi cząstkami gleby, betonu z tego, czy szkła w miejscu, gdzie to wybuchło. Nie? I ten opad radioaktywny następnie sobie gdzieś tam płynie z wiatrem i opada na ziemię. Dlatego nazywa się opadem radioaktywnym. Nie? Opada na ziemię na przykład z deszczem. I ten opad radioaktywny jest radioaktywny jeszcze przez wiele dni, albo nawet wiele tygodni. To wszystko będzie zależało od tego, gdzie wybuchła bomba, na jakiej wysokości, jaką miała moc i tak dalej. I ten opad radioaktywny będzie promieniować przez wiele tygodni. Można śmiało założyć, że przez kilkanaście tygodni. I przez ten okres, zwłaszcza na początku, no nie da się zabezpieczyć przed tym promieniowaniem od tego opadu odzieżą. Bo to, że sobie założymy jakiś tam kostium gumowy, no to niewiele zmienia. Żeby chronić się przed promieniowaniem, trzeba mieć grubą warstwę czegoś, co to promieniowanie zatrzyma. Jest wiele rodzajów promieniowania jonizującego. Najłatwiej zatrzymać promieniowanie alfa, ponieważ kwanty tego promieniowania są duże, ciężkie i po prostu łatwe jest je zatrzymać. Zatrzymuje je również odpowiednio gruba warstwa powietrza, a także kartka papieru czy nasza skóra. Kostium gumowy nie zabezpiecza nas przed tym promieniowaniem. Kostium gumowy zabezpiecza nas przed tym, że cząstka tego pyłu radioaktywnego, która gdzieś sobie leżała na ulicy, dmuchnął wiatr i ją poderwał, nie? Że ta cząstka tego radioaktywnego pyłu nie wylądowała na przykład na naszej odzieży, czy w naszych włosach, gdzie zostałaby dłużej, promieniując na przykład tym promieniowaniem alfa, czy beta, czy gamma w kierunku tego ciała, do którego dotyka leżąc na naszym czole, nie? Albo, nie wiem, gdzieś na przedramieniu. Przed tym zabezpiecza ta odzież specjalistyczna. Maseczka natomiast ma zabezpieczyć przed tym, żebyśmy nie wchłaniali tego radioaktywnego kawałka czegoś, pyłu, do naszych płuc. Bo jeśli na przykład wchłoniemy do płuc i on tam sobie zostanie, taki kawałek, który emituje promieniowanie alfa, które jest bardzo łatwe do zatrzymania, ale jak ono będzie w płucach, to będzie się zatrzymywało w płucach, niszcząc nam płuca, no to po prostu zniszczymy sobie płuca od tego promieniowania. Dlatego po wybuchu trzeba ograniczać czas przebywania, aby był jak najkrótszy, żebyśmy tego promieniowania nałapali jak najmniej, ale jednocześnie w odzieży ochronnej po to, żebyśmy na przykład nie przynieśli tego później i nie zostało to w naszej, gdzieś tam w zakamarkach naszej skóry, nawet jak się dobrze umyjemy, czy na odzieży, której nie będziemy mogli się pozbyć. I przede wszystkim, żeby się nam to nie dostało do płuc. W kontekście tego zanieczyszczenia pyłem radioaktywnym pyta Adrian. Czy kombinezon OP1 ochroni nas przed osadzaniem się cząstek promieniotwórczych? A jeśli tak, to jaka maska, filtr? Tak, właśnie o to chodzi. Po to ten kombinezon się używa, nie? Jego się używa właśnie po to. Po to tego kombinezonu się używa. Chyba, powinienem powiedzieć. Moja osoba partnerska wiedziałaby lepiej. W każdym razie, bo mnie poucza. W każdym razie, taka jest funkcja tego kombinezonu. To znaczy, on ma być łatwy do spłukania na przykład, nie? Że się podchodzi pod prysznic, w tym kombinezonie się spłukuje, potem się go zdejmuje, potem się go odkłada, potem się wchodzi dalej, się dalej człowiek myje. W drugim prysznicu na przykład, nie? Może nawet nie prysznic, tylko po prostu druga osoba ma taki opryskiwacz ogrodniczy i tym opryskiwaczem zmywa z nas te cząstki, żeby przy następnym użyciu tego kombinezonu tych cząstek już tam nie było. A maska, no to maska przeciwpyłowa. Jeśli chodzi natomiast o maskę, to wystarczy maska przeciwpyłowa, dlatego że maska przeciwpyłowa i to taka całotwarzowa najlepiej, właśnie po to, żeby też gdzieś tam pod powiekę się taki pył nie dostał, czy nie wiem, do nosa, jak jest zasłonięty maską, to się nie dostanie, ale właśnie pod powiekę, czy na przykład gdzieś tam nie osadził się na brwiach, no to pełnotwarzowa maska i tu wystarczy filtr przeciwpyłowy. Dlatego doraźnie lepsza i w 100% skuteczna, no w 100%, w 90 kilku procentach skuteczna, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych płuc przed pyłem radioaktywnym, będzie taka prosta maska FFP2, FFP3. FFP3 oczywiście lepsza. Tutaj Andrzej, w odpowiedzi na pytanie Adriana. Adrian pytał o kombinezon i filtr chroniący przed osadzeniem cząsteczek promieniotwórczych. Andrzej odpisał, że maska pełnotwarzowa, filtr minimum A2, B2, A2, B, C2. Nie do końca, to znaczy
Jeśli chodzi o tego typu zanieczyszczenie, czyli pył radioaktywny, to wystarczy zwykły filtr przeciwpyłowy. Nie trzeba tych filtrów przeciwgazowych, właśnie, czyli A, B, C, K, tylko wystarczy C. Filtropochłaniacze. Filtropochłaniacze wpisałem. Nieważne, filtropochłaniacze. Coś mi nie pasowało, to C. ABEK na przykład. ABEKP. ABEKR. ABEKHG jeszcze. W każdym razie istotne jest, żeby kupować ten, który ma P. Najlepiej P3, bo P3 to jest mniej więcej to samo co FFP3. To samo P3 znaczy tu i tu. I nie ma potrzeby wydawania pieniędzy na tego typu wkłady filtropochłaniacze przeciwgazowe, ponieważ to nie gazy trujące będą w przypadku tego konkretnie zagrożenia problemem. To nie oznacza, że nie, jeśli już kupimy taką maskę, żeby nie kupować tego typu filtropochłaniaczy. To jest oczywiście nieprawda. Kupować, bo możemy mieć do czynienia ze skażeniem chemicznym, że gdzieś się wywróci cysterna z chlorem, czy właśnie będzie atak bronią chemiczną. Ale pod kątem opadu radioaktywnego te filtry potrzebne nie są. A ponieważ te filtry przeciwpyłowe są zawsze tańsze niż te filtropochłaniacze, które pochłaniają też zanieczyszczenia chemiczne, no to można kupić część takich i część takich, żeby przyoszczędzić. Dzięki temu mamy po prostu więcej filtrów za mniejszą kwotę